I oto są już na miejscu. Maciulak przystaje, a gdy równają się z nim, szepce. Blisko. Zaraz za tą linią można je będzie zasadzić. Jeszcze pora. Ciemno i mrok. Brzasku, ni śladu. Pnie najbliższych drzew ledwie widoczne. Odlewa płaszczyzna mszarów znaczona wiecznie kisnącymi tu mgłami na tle powszechnej czerni, przybierającymi niebieskawy odcień. Łagodny wiatr, zaledwie wyczuwalny. Od pozostałej z tyłu partii świerkowej ciągnie zapach żywicy, jest rześko i chłodno. Więcki zapina kołnierzu kurtki. Ziąb ogarnia ciało spocone szybkim marszem. Dłoń nadleśniczego zaciska się na ramieniu Pawła. Rozumie, usłyszał to wcześniej. Niemal nad nimi, tuż nad wierzchowinami mizernych drzew, przesuwa się gardłowe chrapanie, jakieś kwork. Tuż po nim następuje dźwięczny, donośny świst. Głos ten oddala się, ale zaraz nadbiega za nim następny, znów chrapanie i melodyjny przyświst. Ledwie wyczuwalny łopot skrzydeł, jakby mignięcie cienia na jaśniejszej nieco płaszczyźnie nieba. To ranny ciąg słonek. Zasłuchanie przerywa szept Maciulaka, że pora iść bliżej ku głuszcom. Patrzeć tylko, jak zaczną granie. Nadleśniczy przysuwa się do Pawła. Podchodził pan kiedy? Nie. Pierwsze to moje spotkanie z głuszcem. Niech pan stosuje się do mnie, a wy, Maciulak? Więcki widzi, że Gajowy zmierza na lewo od wskazanego im przedtem kierunku. Zobaczę od tamtej strony. Cisza. Słonki zakończyły swój ranny ciąg, krótszy znacznie od wieczornego. Jakby się lekko, leciutko przejaśnia. Paweł czuje, że ogarnia go podniecenie. Głuszec. Królewski ptak. Usłyszy go przy miłosnych zalotach. Idą ostrożnie, prawie bezszelestnie. Liczą kroki. Mówił Maciulak, że nie więcej kroków jak 300. Tam stanąć, czekać, aż zacznie się granie. Grunt jest silnie nawilgocony. Od ziemi ciągnie ostry nad rankiem ziąb. Widoczność jest lepsza. Drzewa tu rzadsze, mizerne. Mszary. Już 300 kroków. Przed nimi jakby polana, tu i ówdzie intensywniejsze cienie pojedynczych drzew. Mocniejsza plama, najpewniej zbłąkany świerk. Gwiazdy powoli gasną. Paweł widzi sylwetkę sąsiada. Już zaczyna sączyć się brzask. Nadleśniczy stoi z przekrzywioną głową, nasłuchuje. Ale nic, cisza. Aż nagle Więcki wskazuje Pawłowi kierunek, jemu zaś wstyd. Nic ciągle nie słyszy. W pewnej chwili dochodzi go szept sąsiada. Dosyć daleko. Będziemy podchodzić. Klapie. Teraz słyszy i Paweł. Niewyraźnie. Odgłos jakby rozbiega się na strony, ale jest. Telek. Tak. To typowe klapanie. W podobny sposób naśladowali je starzy wyjadacze leśni. Więcki sadzi długimi krokami, potem zastyga. Paweł naśladuje go wiernie, w pewnej chwili przelicza się, robi o krok za dużo, nieruchomieje. Ale Więcki go nie poskramia, nie klnie. To dobrze. Teraz już słychać wyraźnie. Klapanie przechodzi w nowy dźwięk, szybki, nabrzmiały podnieceniem. Potem znów pieśń jakby się wznosi innym, silniejszym tonem, by wreszcie zabrzmieć najbardziej już melodyjnie. Pod koniec trzeciej frazy, wtedy głuszec staje się głuchy, Więcki sadzi susami do przodu. 3, 5 susów najwyżej, potem nagle staje, jakby go wkopał kto w podwilgocony, usianym chami grunt. Paweł wytęża pamięć. Jakże to zwano na wykładach szkolnych poszczególne frazy głuszcowej pieśni. Klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. Dumny jest, że sobie przypomniał. Więcki wspiera się o pień karłowatej sosenki. Gestem dłoni nakazuje towarzyszowi, by uczynił to samo. Podeszli już. Jaśnieje z każdą chwilą. Mgły na mszarach różowieją. Wyraźne się stają kontury drzew. Na kilkanaście kroków przed nimi sosna wyższa od innych. W nią właśnie nadleśniczy wpatruje się uporczywie. Paweł idzie wzrokiem za tym wskazaniem. Widzi. Na bocznej gałęzi tkwi głuszec.